Chciałabym żeby ksiądz jeszcze dwa słowa o tej koronce powiedział, bo koronki do Świętej Rodziny to my chyba nie znamy. To jest koronka, gdzie takim refrenem ciągle powtarzającym się jest wezwanie Jezu, Maryjo, Józefie. Czyli święta rodzina zaproszona jest do dzieła. Oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. No właśnie, i tutaj ta cała teologia. Oświecajcie nas. W momencie, kiedy jesteśmy w kryzysie, żebyśmy mieli światło ducha świętego, żebyśmy nie sięgali po ostateczne rozwiązania. Dopomagajcie nam. Czyli, czyli wstawiajcie się. Maryjo, Józefie, wstawiajcie się u swojego syna po to, żeby, żebyśmy ten dar jedności, który on wysłużył na drzewie krzyża, żeby ten dar jedności stał się udziałem. Naszego małżeństwa. Przecież trzeba, trzeba zaufać, że, że możemy przejść nawet ciemną dolinę, właśnie będąc razem. Oświecajcie nas, pomagajcie nam, a jak trzeba, kiedy my już nie jesteśmy w stanie, kiedy, kiedy bardziej, jeszcze bardziej się układamy i, i jesteśmy w konflikcie, no to, to ratujcie nas, jakby wbrew sobie. Wbrew, wbrew naszym intencjom, takim, które niezbyt budują jedność. Ratujcie nas po prostu. Dlatego ta koronka, ta koronka, ona była modlitwą wewnątrz naszego zgromadzenia, ale w pewnym momencie zrozumieliśmy, że powinniśmy się tą modlitwą podzielić też z, z wszystkimi wiernymi, ponieważ modląc się widzieliśmy owoce tej modlitwy.